Wydawnictwo Horyzont Idei przedstawia Moje wynalazki. Autobiografia Nikoli Tesli. Czyta Dawid Mońka. Rozdział pierwszy. Moje dzieciństwo. Postępujący rozwój człowieka jest żywotnie uzależniony od wynalazku. To najważniejszy wytwór kreatywnego ludzkiego mózgu. Pierwszorzędnym celem człowieka jest całkowite zapanowanie nad światem materialnym i dostosowanie sił drzemiących w naturze do swoich potrzeb. To trudne zadanie czeka na wynalazce, który często jest niezrozumiany i niedoceniany. Mimo to, znajduje on jednak obfitą nagrodę, wykorzystując swoje umiejętności do przeprowadzania doświadczeń. Oraz w świadomości tego, że jest jednym z uprzywilejowanej klasy tych, bez których cały rodzaj ludzki już dawno pogrążyłby się w gorzkiej walce z nieprzejednanymi cząsteczkami materii. Jeżeli chodzi o mnie, mam obecnie ponad miarę tych wspaniałych uciech. Jest ich aż tyle dlatego, że przez wiele lat moje życie było nieustannym ciągiem zachwytu. Przypisuje mi się miano jednego z najciężej pracujących ludzi, i być może słusznie, bo gdyby liczyć czas pracy, to przeznaczyłem na nią niemal cały okres od przebudzenia do zaśnięcia. Jeśli by jednak praca miała być rozumiana jako określone przedsięwzięcie w wyznaczonym czasie, opierające się na sztywnej regule, byłem najgorszym z próżniaków. Każdy wysiłek podejmowany pod przymusem, Wymaga poświęcenia życiowej energii. Nigdy nie zapłaciłem tej ceny. Przeciwnie, rozwijałem się w oparciu o własne myśli. Aby dać spójny i wierny wyraz podejmowanym przeze mnie działaniom, muszę w tej serii artykułów, która adresowana jest głównie do młodych czytelników i zostanie opublikowana przy pomocy redakcji pisma Electrical Experimenter, Powrócić, chociaż niechętnie, do doświadczeń z młodości, a także okoliczności oraz wydarzeń, które wyznaczyły drogę mojej kariery. Nasze pierwsze wysiłki podejmowane są czysto instynktownie, gdy potrzebty wyobraźni są żywe i niezdyscyplinowane. Kiedy dorastamy, ich sens umacnia się sam, a my stajemy się coraz bardziej systematyczni i przewidujący. Jednak te wczesne impulsy, Chociaż nie od razu, wydają owoce i są najwznioślejszymi chwilami, rozciągając przed nami nasze prawdziwe przeznaczenie. Istotnie czuję teraz, że kiedy rozumiałem je i rozwijałem, zamiast tłumić, dodawałem istotną wartość do mojej spuścizny dla świata. Niemniej, dopiero wtedy, kiedy stałem się mężczyzną, uświadomiłem sobie, że byłem wynalazcą. Było to wynikiem wielu zdarzeń. Po pierwsze, miałem niezwykle uzdolnionego brata. Był jednym z tych rzadkich fenomenów mentalnych, których badania biologiczne nie są w stanie wyjaśnić. Jego przedczesna śmierć pogrążyła rodziców w smutku. Posiadaliśmy konia, który został nam podarowany przez bliskiego przyjaciela rodziny. Był to wspaniały okaz rasy arabskiej. Posiadający niemal ludzką inteligencję. Dbała o niego i rozpieszczała go cała rodzina, odkąd w nadzwyczajnych okolicznościach uratował mojemu ojcu życie. Pewnej zimy został on wezwany do wypełnienia pilnego zadania, i kiedy przemierzał góry, otoczyła go watacha wilków, a przestraszony koń uciekł, boleśnie zrzucając go na ziemię. Koń wrócił do domu zakrwawiony i wykończony. Ale kiedy rozległ się alarm, natychmiast pobiegł z powrotem i zanim wyprawa ratunkowa dotarła na miejsce, spotkała mojego ojca, który odzyskał świadomość i ponownie wsiadł na konia, nie zdając sobie sprawy z tego, że przez kilka godzin leżał na śniegu. Ten koń odpowiadał również za obrażenia, które sprawiły, że mój brat zmarł. Byłem świadkiem tej tragicznej sceny, i chociaż aż do tego czasu minęło pięćdziesiąt sześć lat, zapisane w pamięci obrazy nie straciły nic na swojej sile. Wspomnienie osiągnięć Dejna sprawia, że w porównaniu z nimi każdy mój wysiłek zdaje się marny. Wszystko to, czego dokonałem, miało na celu sprawienie, aby moi rodzice mniej dotkliwie odczuwali tę stratę. Dorastałem więc z niewielką wiarą w siebie. Jednak, jeżeli miałbym spojrzeć na te kwestie przez pryzmat pewnego wydarzenia, które odcisnęło silny ślad w mojej pamięci, zdecydowanie nie byłem postrzegany jako głupi chłopiec. Któregoś dnia pewien miejski radny przechodził przez ulicę, na której bawiłem się z innymi chłopcami. Był to jeden z miejscowych dostojników, zamożnych obywateli. Zatrzymał się, aby każdemu z nas wręczyć srebrną monetę. Podchodząc do mnie, przystanął i kazał spojrzeć sobie głęboko w oczy. Nasze spojrzenia spotkały się i moja dłoń otworzyła się na przyjęcie wartościowej monety. Ku mojemu zaskoczeniu powiedział wtedy: Nie, nie tak dużo. Ty nie możesz ode mnie nic otrzymać jesteś zbyt bystry. W domu często wspominano zabawną, związaną ze mną historię. Miałem dwie starsze ciotki z twarzami pełnymi zmarszczek. Jedna z nich miała dwa zęby wystające jakby kły słonia, które zatapiała w moich policzkach za każdym razem, kiedy mnie całowała. Nic nie przerażało mnie bardziej niż perspektywa bycia przytulanym przez te tyleż kochane, co nieatrakcyjne krewne. Przydarzyło się, że kiedy byłem tulony w objęciach matki, zapytały mnie, która z nich jest ładniejsza. Po uważnej analizie ich twarzy, zgodnie z prawdą, odpowiedziałem, wskazując jedną z nich: Ta tutaj nie jest tak okropna jak ta druga. Już od moich narodzin planowano dla mnie karierę duchownego. To stale budziło moje obawy. Chciałem zostać inżynierem, ale mój ojciec był nieugięty. Był synem oficera armii Wielkiego Napoleona i podobnie jak jego brat, profesor matematyki na czołowej uczelni, odebrał wykształcenie wojskowe. Potem jednak postanowił zostać duchownym i jako duszpasterz osiągnął sukces, doszedł do wysokich godności. Był bardzo oczytanym człowiekiem, prawdziwym filozofem natury, poetą i pisarzem, a jego kazania wyróżniały się taką elokwencją jak kazania Abrahama Sancta Clara. Posiadał wspaniałą pamięć i regularnie recytował partię utworów w kilku językach. Zawsze Zawadiacko powtarzał, że gdyby któreś klasyczne dzieła przepadły, to mógłby je odtworzyć. Styl pisania ojca wzbudzał podziw. Frazy były krótkie i zwięzłe, pełne dowcipu i satyry. Jego humorystyczne uwagi były zawsze oryginalne i charakterystyczne. Jako przykład przywołam jedną lub dwie okoliczności. Pomagał nam Main, zezowaty chłopiec zatrudniony do prac wokół farmy. Pewnego dnia rąbał drewno. Kiedy się zamachnął, mój ojciec, który stał nieopodal, poczuł się zakłopotany i przestrzegł go. Na litość boską, main, nie rąb tam, gdzie patrzysz, ale tam, gdzie masz zamiar uderzyć. Innym razem, kiedy zabierał na przejażdżkę przyjaciela, który niedbale rzucił swój kosztowny, skórzany płaszcz na koło powozu, mój ojciec zwrócił mu na to uwagę, mówiąc. Weź swój płaszcz, w przeciwnym razie zniszczysz mi oponę. Miał dziwny zwyczaj mówienia do siebie i często prowadził ożywione konwersacje, które przemieniał w gorące spory, zmieniając ton głosu. Ktoś przypadkowo przysłuchujący się temu byłby przekonany o tym, że w pokoju znajduje się kilkoro ludzi. Muszę w tym miejscu zaznaczyć, Również wpływ mojej mamy na moją kreatywność. Sposób, w jaki mnie wychowała, miał wielką wartość. Obejmował wszystkie rodzaje ćwiczeń, takich jak choćby odgadywanie cudzych myśli, rozpoznawanie niedociągnięć pewnych form ekspresji, zapamiętywanie długich sentencji, czy wykonywanie obliczeń w pamięci. Codzienne lekcje miały za zadanie wzmocnić pamięć rozum i w szczególności rozwinąć zmysł krytyczny, co bez wątpienia okazało się bardzo owocne. Moja matka pochodziła z linii wynalazców z jednego z najstarszych rodów w kraju. Zarówno jej ojciec, jak i dziadek zaprojektowali wiele przyrządów dla gospodarstwa domowego, rolnictwa i innych zastosowań. Była naprawdę wspaniałą kobietą o niespotykanych umiejętnościach, odwadze i harcie ducha. Przetrwała życiowe burze i wiele prób, zdobywając w ten sposób doświadczenie. Kiedy miała szesnaście lat, zajadła zaraza, spowiła cały kraj. Jej ojciec został wezwany do udzielenia sakramentu namaszczenia umierającym. W czasie jego nieobecności, sama, Udała się do pobliskiej, dotkniętej zarazą rodziny, aby udzielać pomocy. Jednak wszystkich jej pięciu członków zmarło w wyniku szybko postępującej choroby. Umyła, ubrała i ułożyła ich ciała, ozdabiając je zgodnie ze zwyczajem kwiatami. I kiedy jej ojciec powrócił, wszystko było już gotowe na chrześcijański pochówek. Moja matka była pierwszego rzędu wynalazcą i wierzę, że dokonałaby wielkich rzeczy, gdyby nie była odsunięta od nowoczesnego życia i jego wielorakich możliwości. Wymyśliła i skonstruowała wiele rodzajów narzędzi i przyrządów, szyła najlepsze projekty z tkanin, które sama plotła, sadziła nasiona, pielęgnowała rośliny i sama oddzielała ich włókna. Pracowała niestrudzenie od brzasku do późnej nocy i większość odzieży i umeblowania domu było wytworem pracy jej rąk. Kiedy była po sześćdziesiątce, wciąż miała palce wystarczająco zwinne, by zawiązać trzy supły na rzęsie. Był jeszcze inny, dalece bardziej istotny powód mojego późnego przebudzenia. Jako chłopiec, Cierpiałem na szczególną przypadłość z powodu pojawiania się obrazów, często połączonych z silnym rozbłyskiem światła, które nękały mnie za pośrednictwem prawdziwych przedmiotów i miały wpływ na moje myślenie i działanie. Były to obrazy rzeczy i scen, które widziałem naprawdę. Nigdy zaś nie były to wyobrażenia. Kiedy wypowiadane było do mnie słowo, to, co oznaczało, pojawiało się w mojej wizji w formie obrazu, i czasem trudno było mi rozróżnić, czy to, co widziałem, było rzeczywiste, czy nie. Wprawiało mnie to w niepokój i zakłopotanie. Nikt ze studentów psychologii i fizjologii, z którymi się konsultowałem, nie był w stanie w satysfakcjonujący sposób wyjaśnić tych zjawisk. Wydają się wyjątkowe, chociaż miałem ku nim predyspozycję. Gdyż mój brat miał podobne doświadczenia. Wedle mojej własnej teorii, obrazy te były rezultatem powstałego na siatkówce w wyniku wielkiego pobudzenia odbicia działania mózgu. Nie były one halucynacjami, takimi jak złudzenia wytwarzane w przemęczonych i chorych umysłach, ponieważ pod innymi względami wszystko było w normie. Żeby przybliżyć rodzaj tych zaburzeń, załóżmy, że byłem świadkiem pogrzebu lub innego intensywnego wydarzenia. Wtem nieuchronnie, w nocnej ciszy, żywy obraz tej sceny staje przed moimi oczami i pozostaje pomimo moich wysiłków, aby się go pozbyć. Czasem sceny pozostawały niezmiennie zawieszone w przestrzeni, nawet wtedy, kiedy odpychałem je rękami. Jeżeli moje wyjaśnienie jest słuszne, Powinno być możliwe wyświetlenie na ekranie obrazu każdego obiektu, o którym ktoś myśli, i pokazanie go. Jestem przekonany, że takie cudo może być i w nadchodzących czasach będzie stworzone. Mogę dodać, że poświęciłem wiele czasu, myśląc nad rozwiązaniem tego problemu. Aby uwolnić się od udręki, próbowałem skupić umysł na czymś innym. Patrząc gdzie indziej, i w ten sposób uzyskiwałem chwilę ulgi, lecz aby ją utrzymać, musiałem stale znajdować nowe obiekty. Niedługo to trwało i wkrótce odkrywałem, że wyczerpałem wszystkie, które miałem pod ręką, a mój magazynek także się wyczerpał. Sięgałem wzrokiem do niewielkiej części świata, jedynie do rzeczy znajdujących się w domu i w jego otoczeniu. Kiedy dokonywałem mentalnych zabiegów drugi czy trzeci raz po to, aby pozbyć się tych wizji sprzed moich oczu, metoda stopniowo traciła swoją moc. Wtedy instynktownie rozpoczynałem wycieczki pomiędzy ograniczeniami znanego mi małego świata i widziałem nowe sceny. Z początku były bardzo rozmyte, niedookreślone i zanikały, kiedy próbowałem się nad nimi skupić. Ale krok po kroku udawało mi się ustalić więcej. Obrazy tężały, stawały się wyraziste i w końcu tak konkretne jak prawdziwe przedmioty. Wkrótce odkryłem, że największy komfort osiągałem, kiedy po prostu coraz bardziej zagłębiałem się w moją wizję, cały czas doznając nowych wrażeń. Zacząłem więc podróżować, oczywiście w moim umyśle. Każdej nocy, a czasem również w ciągu dnia, gdy byłem sam, rozpoczynałem moje podróże, odwiedzając nowe miejsca, miasta i kraje, żyjąc w nich, spotykając ludzi, zawiązując przyjaźni i znajomości. I chociaż to niewiarygodne, prawdą jest, że były to relacje tak mi bliskie, jak te w aktualnym życiu. I ani odrobinę mniej intensywne w swoich przejawach. Trwało to nieprzerwanie aż do około 17 roku życia, kiedy zacząłem poważnie myśleć o byciu wynalazcą. Ku mojej radości zauważyłem wtedy, że mogę wizualizować z wielką łatwością. Nie potrzebowałem modeli, rysunków ani eksperymentów. Mogłem to wszystko szkicować w moim umyśle. Nieświadomie doprowadziło to do ewolucji czegoś, co postrzegam jako nową metodę materializowania koncepcji, wynalazków i idei radykalnie sprzeczną z czystym eksperymentowaniem i, w mojej opinii, znacznie prostszą i wydajniejszą. W chwili, w której ktoś przygotowuje urządzenie próbne do przetestowania w praktyce, Nieuchronnie zostaje pochłonięty przez detale i defekty swojego przyrządu. Kiedy skupia się na poprawie i rekonstrukcji, jego zdolność koncentracji maleje i zatraca on widzenie zasady leżącej u podstaw. Może uzyskać rezultaty, ale zawsze poświęcając jakość. Moja metoda jest inna. Nie rzucam się w wir pracy. Kiedy mam jakiś pomysł, zaczynam go wizualizować. Zamieniam jego konstrukcję, wprowadzam poprawki i operuję nim w mojej wyobraźni. Jest dla mnie absolutnie nieistotne to, czy włączam w myślach moją turbinę, czy testuję ją u siebie w warsztacie. Dostrzegam nawet, kiedy traci stabilność. Nie ma żadnej różnicy, rezultaty są takie same. W ten sposób Jestem w stanie szybko rozwijać i udoskonalać koncepcję, niczego nie dotykając. Kiedy dojdę już do momentu wdrożenia do wynalazku wszystkich możliwych ulepszeń i myśląc o nim, nie dostrzegam już nigdzie błędów, materializuję formę ostatecznego wytworu mojego mózgu. Niezmiennie moje urządzenia działają zgodnie z zamysłem, a eksperymenty wychodzą dokładnie tak jak je zaplanowałem. W ciągu dwudziestu lat nie było ani jednego wyjątku. Dlaczego miałoby być inaczej? Inżynieria, zarówno elektryczna, jak i mechaniczna, daje pozytywne rezultaty. Jest bardzo niewiele tematów, które nie mogą być rozwiązane matematycznie i efektów czy rezultatów, których nie dałoby się określić wcześniej z pomocą dostępnych danych teoretycznych i praktycznych. Eksperymentowanie z surową ideą, tak jak powszechnie przyjęto się to robić, jest moim zdaniem niczym więcej, niżeli stratą energii, pieniędzy i czasu.